kiedyś hitem były tulipany i róże, dziś wybór jest zdecydowanie większym. Już za kilka dni wyjątkowa data w naszym kalendarzu, Dzień Matki. No i dlatego my w dzisiejszym odcinku prezentujemy oczywiście bukiet z tej okazji. Pani Małgorzata Mroczkowska, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Małgosiu, z czego my przygotujemy, Pani właściwie przygotuje ten bukiet, już Pani zaczęła go już tworzyć. Już zaczęłam, tak. Będzie to bukiet zmieszanych kwiatów. Mamy tutaj róże, gerbery, eustomę, alstromerie i goździki gałązkowe. Dobrze, kiedy jest tak różnobarwnie i kiedy są różne rodzaje tych kwiatów? Sądzę, że to zależy od okazji. Na dzień mamy, ja osobiście polecam bukiety zmieszanych kwiatów. One są takie ciepłe w charakterze, takie od serca, można by powiedzieć. No a jest to takie święto, kiedy myślę, że takie intencje chcemy przekazać kwiatami. Dlatego jak najbardziej polecam mieszane bukiety właśnie, takie kwieciste, serdeczne. No i fajnie, że ten Dzień Matki przypada w maju, bo wtedy też mamy duży wybór tych kwiatów. Tak, tak. Ten tutaj będzie bardzo duży. Czy to jest taka tendencja, lepiej, żeby ten bukiet był ogromny, czy równie dobrze można zrobić piękny, mały bukiecik? Moim zdaniem każdy bukiet dobrze zrobiony będzie ładny, także może to być i coś skromnego, niedużego z kilku kwiatów. Jeśli będą dobrze ułożone te kwiatki, to na pewno będzie się dobrze prezentował. Natomiast taki duży jak najbardziej. W zależności jaką kwotę też kto chce przeznaczyć, prawda, jak duży bukiet klient chce kupić. Jak się przygotowuje taki bukiet, jeżeli ktoś chciałby się pokusić w domu o zrobienie go? Taki bukiet z takiej ilości kwiatów układamy metodą skrętoległą, także spiralnie układamy wszystkie łodygi. Dzięki temu bukiet jest właśnie taki rozłożysty, pełny, tworzy taką pełną kopułę kwiatów. Czy lepiej, żeby któreś były bardziej w środku, bardziej na zewnątrz? Czy tu jest jakaś zasada, czy to już dowolność? Może to być dowolnie. Możemy też się skupić, w zależności jaką mamy tutaj fantazję, jaki mamy pomysł. Może to być bukiet taki o takim zróżnicowaniu kolorów, że na przykład jedna barwa jest w środku, na zewnątrz inna. A może być, tak jak tutaj, poprzeplatane tak nieregularnie. Według uznania, według własnych upodobań. I z takiego pięknego, ogromnego bukietu z pewnością ucieszy się każda mama w dniu swojego święta. Pani Małgorzata Mroczkowska, dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie.